Zadanie. Znajdź liczbę odwrotną do danej liczby. Na początku zauważmy, że tutaj mamy kolumny z danymi liczbami, a tutaj będą się pojawiać liczby odwrotne. Aby utworzyć liczbę odwrotną, najlepiej utworzyć po prostu z danej liczby ułamek. Chodzi o to, aby był jeden licznik, jeden mianownik, żeby nie było żadnych całości. Więc dwójkę zamieniłem na dwie pierwsze. No i teraz, aby utworzyć liczbę odwrotną, należy tutaj miejscami zamienić licznik z mianownikiem. Więc liczbą odwrotną jest 1 druga. Jeżeli mam minus 5, to utworzymy tutaj najpierw ułamek, to minus 5 pierwszych. I teraz tutaj zamieniamy licznik z mianownikiem i otrzymamy w efekcie minus 1 piąta. Podobnie tutaj mamy całość 65, więc 65 to jest 65 pierwszych. Zamieniliśmy to na ułamek i w ułamku zamieniamy licznik z mianownikiem. Stąd liczbą odwrotną dodanej to jest 1,65. Tutaj będzie podobnie, to może już nie omawiam. Tutaj od razu mamy w tabelce licznik i mianownik, więc zamieniamy licznik z mianownikiem minus 3 drugie. Myślę, że już na podstawie tych wcześniejszych przykładów zauważyłeś, jak powstaje liczba odwrotna, ale nie wspomniałem tutaj o znaku. Znak zawsze, jak widzisz, jest przepisywany. Jeżeli była liczba dodatnia, to będzie dodatnia. Jeżeli jest liczba ujemna, to liczbą odwrotną dodanej będzie też liczba ujemna. Tutaj mamy ciekawszy przykład. Jeżeli mamy ułamek mieszany, czyli z całością, więc należy najpierw zamienić dany ułamek na ułamek niewłaściwy. 8 razy 3, 24, plus 1, 25 ósmych. No i teraz tenże ułamek tutaj odwracamy, zamieniamy licznik z mianownikiem i mamy 8 25. Pamiętamy oczywiście, że liczby odwrotnej do zera nie ma, więc tu piszemy po prostu nie istnieje. Jeżeli mamy ułamek dziesiętny, to może tu zrobimy kilka obliczeń na marginesie. Trzeba zamienić taki ułamek dziesiętny na ułamek zwykły. Tutaj możemy skrócić na 5, 45 na 5 to 9, 100 na 5 to 20. I teraz taki ułamek mieszany zamieniamy na niewłaściwy, czyli mnożymy 20 razy 2 to 40, plus 9, minus 49 dwudziestych. No i właśnie to jest inna postać tego ułamka dziesiętnego. Odwracamy teraz ułamek, czyli zamieniamy licznik z mianownikiem i mamy już liczbę odwrotną. Tutaj robimy podobnie, może na marginesie kilka obliczeń. Zamieniamy na ułamek zwykły, skracamy tutaj na 4 i widzimy, to jest nowa postać danego ułamka, jest to ułamek zwykły. I teraz łatwo już zamienić licznik z mianownikiem. Więc zamieniamy, mamy 25 ósmych. Oczywiście kto chce, może sobie tutaj wyciągnąć całości, ale tak naprawdę możemy już zakończyć zadanie na tym etapie.